Witam w 54. sezonie na Zachodzie bez zmian w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Zapraszam Państwa na drugi weekend nowego sezonu. Zapraszam Państwa na dwa spektakle. Tym razem scenę oddajemy we władanie kobietom. Dwie wielkie artystki na scenie Szaniawskiego, Gabriela Zapolska i Pina Bausz. Zaczynamy od spektaklu Zapolska Superstar, czyli Jak przegrywać, żeby wygrać, w reżyserii Anety Groszyńskiej. To spektakl bardzo dynamiczny, wręcz teatralna petarda, pełen humoru, muzyki. Spektakl, który odnosi duże sukcesy na ważnych polskich festiwalach, zdobył wiele nagród, a ten weekend jeden pokaz w naszym teatrze. Zapraszam na kolaż biograficzny o ważnej polskiej artystce, pisarce i aktorce Gabrieli Zapolskiej. Czy Zapolska jest nudna, czy po prostu jej nie znamy? Przekonajmy się w piątek o godzinie 19 na scenie kameralnej. A w sobotę i w niedzielę spektakl Gdyby Pina nie paliła, to by żyła, w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Reżyser wraz z zespołem aktorskim naszego teatru tworzy nostalgiczny, pełen humoru spektakl, który jest hołdem złożonym charyzmatycznej, wielkiej artystce, tancerce, choreografce Pinie Bausz. W Mgiełce papierosowego dymu spektakl o nałogu tytoniowym, o nałogowym robieniu sztuki, o uzależnieniu od charyzmatycznego lidera, o utracie i o żałobie. Zapraszam na godzinę 19 w sobotę i na godzinę 18 w niedzielę. Dodam tylko, że Pina jest krótko przed wyjazdem na ważne festiwale. Także tym bardziej przyjdźcie Państwo, obejrzyjcie ten spektakl u nas na miejscu w Szaniawskim.